Cześć, dzisiaj odpowiadam na Wasze pytania z Twittera. Kama14 pyta, jak często ludzie wołają na Pana per sadlock? No, w zasadzie nie zdarza to się. Ja wiem, że jesteśmy troszeczkę porównywani, że jesteśmy podobni, ale jeszcze nikt na mnie tak nie zawołał. Kazimirski. Czy gra u boku takich zawodników jak Arek Głowacki, Maciek Sadlock, Iwan Gonzalez sprawia, że czuje się Pan pewniej na murawie? Pozdrawiam. No na pewno dobrze jest grać z takimi obrońcami. Ja zazwyczaj gram u boku Arka Głowackiego z racji tego, że on występuje na tym prawym półstoperze. No i na pewno czuję się z tym komfortowo, bo Arek jest super doświadczony, podpowiada i na pewno to jest duża pomoc. A jeżeli chodzi o Maćka czy Iwana, no to już to są troszeczkę dalsze pozycje, więc no mniej jakby jest tej takiej współpracy. Marti tak. Po czym czułeś większą satysfakcję? Po golu, który dał ostatecznie 3 punkty, czy po wywalczeniu sobie miejsca w pierwszej jedenastce? Chyba większą satysfakcję czułem po tym golu, bo to był mój po pierwsze pierwszy gol w Ekstraklasie. No a po drugie wygraliśmy ten mecz, więc chyba to była większa satysfakcja. OZ11M. Czy prawy obrońca to Twoja jedyna i ulubiona pozycja, czy może masz doświadczenie na innej i chciałbyś spróbować gry bardziej z przodu? No mam doświadczenie na pewno też na lewej obronie, bo sporo grałem w swoim życiu i w Ekstraklasie w Widzewie i w igrach na lewej stronie obrony, ale na pewno lepiej czuję się na prawej i to jest moja nominalna pozycja. A czy chciałbym spróbować gry bardziej z przodu, no to myślę, że to jest odpowiednia pozycja dla mnie. Mogę wykorzystać tam swoje walory. Mat1906. Czy opaska kapitańska, którą miałeś możliwość nosić na ręce w suwakach, powodowała, że mogłeś trochę więcej podyskutować z decyzjami sędziów, czy z reguły nie wdajesz się w dyskusję z arbitrami? No teoretycznie mogłem więcej podyskutować. Wiadomo, kapitanowi troszeczkę więcej można. A czy wdaje się w dyskusję? No zdarza się. Zdarza się też w zasadzie żółtą kartkę z Pogonią też dostałem troszeczkę za takie jakby sytuacje z arbitrem. Chociaż tam akurat starałem się go, można powiedzieć, bronić przed zawodnikami z Pogoni. To chodzi teraz o sytuację z 93 minuty, gdy strzelili nam bramkę nieuznaną słusznie. No i za to dostałem właśnie tą żółtą kartkę. Michał Michalak. Czy uważasz, że poradziłbyś sobie lepiej w meczu z Borussią niż Teo Hernandez z Realu Madryt? No nie wiem. Bym musiał być na jego miejscu. No ale nie każdy chyba... Nie tak łatwo zagrać dobry mecz w barwach Realu i Hernandez jest tego przykładem. Ale na pewno to zawodnik, który ma potencjał i być może jeszcze odpali. Odpali lepiej niż na ten moment. Awe Wisła. Grę w jakim klubie pod wodzą jakiego trenera wspominasz najlepiej? Wspominam na pewno dobrze. Ja w zasadzie nie miałem jakichś chyba większych problemów z trenerami. Na pewno miło wspominam grę w Widzewie za trenerem Roczkowskiego, bo wtedy zadebiutowałem w Ekstraklasie. No i on właśnie jakby postawił na mnie tak naprawdę, no, a nie każdy zawodnik, nawet jak ma umiejętności odpowiednie, to nie zawsze tak trener na niego postawi. Więc można powiedzieć, że to na pewno będę wspominał. A mam nadzieję, może jeszcze znajdą się tacy, jak takie sytuacje, które będą jeszcze lepiej wspominał za trenera Ramireza w Wiśle. Wydaje mi się, że też będę miło ten czas wspominał. Kamil Kasprzak 12. Z którym piłkarzem z szatni masz najlepszy kontakt?
No tutaj obok siedzi Tomek Cywka, więc no, nie wypada mi wskazać inną osobę. No generalnie z wszystkimi mam, wydaje mi się, że w miarę dobry kontakt i nie mam tutaj problemów jakichś, żeby wskazać jakąś osobę na nie albo na tak, to mówię. Zgadzam się. Tak. Matfan 1906. Która liga jest twoją ulubioną, nie licząc polskiej? I w którym klubie z tej ligi chciałbyś najchętniej zagrać? Nie mam jakiejś ulubionej ligi poza Polską. Jeżeli chodzi o klub, no to Real Madryt, ale to raczej w kwestiach marzeń już na ten moment, bo byłoby ciężko tam zagrać. Fan TSW. Czy dużą rolę przy twoim przyjściu do Wisły odegrała przeszłość w Igrach Suwałki? Wiadomo, że to utarty już szlak. Nie do końca rozumiem pytanie. Może chodzi o Patryka Małeckiego, że jeżeli chodzi o ten utarty już szlak. Czy odegrała przeszłość w Igrach? No na pewno, bo stamtąd przecież przychodziłem do Wisły, więc chyba to była kluczowa rola. No to koniec pytań, bo było ich 10. Dzięki za wspólnie spędzony czas i zapraszam na następny mecz z Wisłą Płock.